Co się kryje w tym pięknym, różowym, fosforyzującym piórniszku, który na filmie pewnie nie będzie tak pięknie różowy, tylko bardziej pomarańczowy, znając życie. A tego dowiemy się za chwilę. Witaj na kanale Srebrna Igła. A w środku mam bardzo dużo nowych zabawek. Mam markery Pintor. To są markery z tuszem pigmentowym. To jest taki tusz kryjący. Już kiedyś używałam takich markerów. I jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, a jak nie, to tutaj jest nazwa. Malowałam tymi markerami i na kanwie. Malowałam na kamieniach, na drewnie tymi markerami. I również na papierze. Moim zdaniem najlepiej malują na drewnie i na kamieniu. Bardzo fajnie sobie radzą na kanwie. Nie przepadam za nimi na papierze, aczkolwiek można nimi również tam wyczarować. Te markery Pintor to są markery japońskiej firmy Pilot. No i tak jak już zdążyliście zauważyć, każdy z tych markerów jest owinięty w folijkę, kiedy przychodzi do nas nowy. Japończycy bardzo cenią sobie to, żeby jak produkt jest nowy, żeby było wiadomo, że nowy, że nikt w sklepie go nie użył. I to, jak otwieramy, to nie siłujemy się pazurem tutaj, nie próbujemy przeciąć. Nie musimy używać nożyczek, żeby usunąć tą folię. Wystarczy złapać z jednej strony za zakrętkę, z drugiej strony za baryłkę i po prostu przekręcić. Ta folijka sama pęknie i możemy ją swobodnie zdjąć, czyli uwolnić nareszcie marker z folii. Przynajmniej mamy pewność, że ten marker nie był używany. Oprócz tego, że jest w folice, to pewność daje nam również biała końcówka, jak otworzymy ten marker. Te markery są typu chyba push, czy jakoś tak to się nazywa, ponieważ pierwsze, co musimy zrobić, z zamkniętą końcówką potrząsnąć, a następnie musimy go wypompować. To pompowanie dosyć długo trwa i może wydawać nam się, że niszczy końcówkę. Jeżeli przesadzamy z uderzaniem, może tak być, że tą końcówkę rozwalimy, ale zazwyczaj te końcówki są dosyć mocne. Zobaczcie, że już ten tusz idzie po kilku uderzeniach. Tam jest po prostu taka, nie wiem, membrana, tak, zabezpieczająca, którą musimy przebić, żeby ten tusz po prostu przeszedł tutaj nam. No i jeszcze kilka razy, żeby ten tusz do końca zszedł. I mamy całą końcówkę już zabarwioną. Tutaj w środku mamy tusz kryjący. Możemy pisać po ciemnych powierzchniach, możemy pisać po jasnych powierzchniach. Jedna uwaga do wszelkich kryjących mediów. Czy są to markery, czy są to farby. Z żółtym kolorem zawsze będzie problem. Żółty kolor ma to do siebie, nie wiem, czy chodzi o pigment, czy o coś, że on jest transparentny. Jeżeli chcecie, żeby żółty kolor, czy jakikolwiek wam się trafi kolor, który jest jaśniejszy, żeby był kryjący, najpierw użyjcie pod spód jakiegokolwiek białego koloru, który jest kryjący, czyli musi być to biel tytanowa, czyli titanium white, i wtedy to jest biel kryjący, po tym możecie na przykład tym żółtym kolorem pisać. Te markery mają różne końcówki. Tu jest końcówka M, medium, dosyć taka gruba. Mamy końcówkę B, bold, to jest już taka naprawdę grubaśna końcówka. I to jest końcówka ścięta lekko, można nią różne powierzchnie szybciutko zamalować, bądź też duże litery na przykład pisać. Mamy końcówkę F. Te wszystkie końcówki na opakowaniu są opisane, jaką mają szerokość. Tutaj mam F, to jest 1 mm, B jest 8 mm, tak, czyli niespełna na centymetr. Tutaj mamy 1,4 mm, to jest M. Tutaj jest F. Te końcówki można wyjąć. Jeżeli wam się zepsuje ta końcówka z jednej strony, na przykład za mocno ją zużyjecie, można ją wyjąć nawet w trakcie, jak już jest przebity, przebity ten marker, i można wsadzić ją po prostu odwrotnie. Nie wiem, czy można dokupić do tych konkretnie, nie spotkałam się. Natomiast wiem, że do innych markerów można dokupić, więc trzeba by po prostu sprawdzić, a zapewne będzie pasować.
Mamy taką końcówkę malusieńką, to jest końcówka EF. I ta końcówka jest taka plastikowa. Ją się też wyciąga, ale ona nie jest dwustronna. To jest ta część, którą piszemy, a to jest ta część, która przebija nam marker. Ale te końcówki plastikowe, one się tak nie zużyją szybko i one są bardzo fajne, cieniutkie. No i to chyba wszystko. Mamy końcówki B, mamy końcówki M, F i E, F. To, co tutaj mam, to nie jest pełen zakres kolorystyczny. Tych kolorów jest dużo więcej, są bardzo fajnie ciekawe. Można też kupić je w zestawach. Fajne jest też to, że one są dostępne nie tylko w sklepach specjalistycznych, ale również w marketach możemy je znaleźć i możemy je używać. Zobaczcie, jak rażący jest ten róż i jak kryjący tutaj na brązowym papierze elegancko. Ten papier jest bardzo fajny do pisania po nim, on jest taki śliski. Niektóre papiery nie lubią takich końcówek, jak mają markery i się zdzierają, więc trzeba też dobrać odpowiednie papier. Jeśli lubisz tematykę akwareli, tematykę twórczości, recenzje różnych produktów, ale takie recenzje z serca, wszelkiego rodzaju DIY lub odkrywanie nowych produktów, to ten kanał może Ci się spodobać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam do subskrypcji. Jeżeli jesteś już ze mną od jakiegoś czasu i to, co robię, Tobie się podoba, a chcesz jakoś mnie wesprzeć, to najprostszym sposobem, oprócz zostawienia łapki w górę i komentarza, jest również postawienie mi kawy. Na dole w opisie jest link Buy Me Coffee. To będzie taka forma wyrażenia sympatii dla mnie i dla tego, co robię. Ja będę miała motywację do tworzenia dalej. Także z góry dziękuję. A teraz wracamy do tematu głównego. Pokażę Wam, jak te markery zachowują się na kamieniu. Ten kamień nie był niczym pokryty, żadnym gessem, czy białym, czy przeźroczystym, ale czokolwiek. Tak też próbowałam malować i bardzo fajnie, jak się właśnie zrobi białą powierzchnię, wtedy te kolory jeszcze bardziej wyskakują. No dlatego, że mają białą powierzchnię, tak? Tutaj używam naturalnego podłoża, naturalnego koloru tego kamienia, to jest taki szary, więc mimo wszystko, a może właśnie dzięki temu, widać, jak bardzo te kolory są nasycone, jak dobrze widać. Generalnie te markery są bardzo fajnie napigmentowane. Podoba mi się to, że one wysychają na matowo. Jak chcemy, żeby to było błyszczące, potem można to pomalować taki kamień, na przykład lakierem do paznokci. Można zabezpieczyć jakimś werniksem. Warto by było jednak sprawdzić, zanim będziecie na przykład takim werniksem do malowania pędzelkiem chcieli pociągnąć tą powierzchnię, to sprawdzić, czy ten tusz zawarty w tych markerach dobrze współpracuje z danym werniksem. Ja nie próbowałam, nie zabezpieczałam werniksem, zabezpieczałam tylko lakierem do paznokci albo takim sprayem do akwareli i za bardzo się nic nie stało, także jest w porządku. Natomiast nie wiem, jakby to faktycznie wyglądało z werniksem na przykład do akryli, to by trzeba było już sobie sprawdzić we własnym zakresie. Wydaje mi się, że lakier ogólnie byłby lepszy, nawet taki lakier do włosów, a dopiero potem położyć warstwę. Ale to tak jak mówię, to już trzeba sobie samemu sprawdzić. Bardzo się fajnie tymi markerami maluje i pisze. One są soczyste. Mieszanie kolorów na powierzchni już malowanej jest też przyjemne. Póki jest mokry, no to można sobie przeprowadzić drugim kolorem. Ten pierwszy kolor jaśniejszy albo ciemniejszy, jakoś sobie to wymieszać. Można by zastosować również pędzelek, jeżeli nie lubicie bezpośrednio, albo na przykład końcówka Wam nie odpowiada, bo macie same grube końcówki, a chcecie coś cienkiego, no to można sobie troszeczkę tego markera nałożyć na paletkę i potem pędzelkiem można sobie nakładać. Trzeba tylko pamiętać, że ten tusz zawarty w tych markerach bardzo szybko wysycha. No po prostu trzeba mieć to na uwadze. Można jeszcze zawczasu rozcieńczyć troszeczkę wodą, żeby na przykład dosyć jaśniejsze jakieś, ale to już, jak już powtarzam wielokrotnie, ogranicza nas tylko wyobraźnia i to, jak sobie zastosujecie te markery, w jaki sposób ich użyjecie, to naprawdę zależy od Was. Ja tutaj mogę tylko pokazać kilka
możliwości i ogólnie opowiedzieć o tym, że jest bardzo fajny produkt, na który warto zerknąć na półce, jak znajdziemy w sklepie, i zastanowić się, czy się nam przyda. A jeżeli się na niego zdecydujecie, to gwarantuję, że będziecie mieli dużo frajdy z tymi markerami Pintor. Inne zastosowania tych markerów pojawią się gdzieś na moim Instagramie. Może pojawią się krótkie filmiki na YouTubie, także obserwujcie, zaglądajcie. Jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli używaliście tych produktów, dajcie znać na dole w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i widzimy się w kolejnym jakimś fajnym, ciekawym filmie. Mam nadzieję, że już niedługo. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Pa!